Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło gościć Was wszystkich i tych, którzy przyjechali z całej Polski i tych tutaj rodzimych mieszkańców, którzy tak w sposób taki wydajny tutaj pracują dla tego ośrodka, żeby ten ośrodek jakoś się prezentował. A teraz tradycyjnym takim zwyczajem odmówimy przed krótką modlitwę. Pobłogosław Panie Boże nas i te dary, które z Twojej dobroci spożywać mamy oraz tych, którzy ten posiłek przygotowali. Amen. Serdecznie dziękuję. Smacznego. Dziękuję. Dorotko Pani też za obiad. Proszę Pani Dorotka. Państwo już tak? Bo tam wysłałem tą treść artykułu, tak, jeśli ona w tej wersji jest do przyjęcia, to po prostu to jeżeli dostarczymy to do południa w poniedziałek, to ukaże się w najbliższym wydaniu warszawskiej gazety, już w piątek najbliższy. Zapytaj się, my to kamerujemy, do czego dotyczy ten artykuł? Czy może Pan przybliżyć, Panie Tadeuszu, czego dotyczy artykuł? Bo kamerujemy, nagrywamy, jest Hubert Gorczyca, Oslo Lublin i nam tutaj robi reportaż z tego naszego spotkania. Jest pan w kadrze. Treść artykułu Krzysztof zna, bo to jest na podstawie tych materiałów. Chodzi o to, że przedstawiamy historycznie, jak to było, zakres po prostu badań przeprowadzonych od 45 do 89 roku w Polsce. Po prostu przytaczamy fakty, to znaczy te 36 tysięcy odwiertów, tak? Około 600 tysięcy próbek jeszcze cały czas oczekujących na zbadanie. W artykule staramy się zwrócić uwagę po prostu czytelnika na niesamowity, niespotykany po prostu potencjał w Polsce. Tak jak tam wspominamy po prostu, że te zasoby naturalne tworzą takie bogactwo per capita w Polsce, no można powiedzieć największe po prostu w Europie, tak? Bardzo dziękujemy Tadeusz, pozdrawiamy Cię tutaj z Krasic, pozdrawiamy północ Gdańsk, do usłyszenia, do zobaczenia. Pomoże. Do usłyszenia, pozdrawiam Krzysztof. A ja to tylko tak, jaki komentarz zrobimy, jest to artykuł, który w piątek ma się ukazać w Gazecie Warszawskiej, i chcemy dać sygnał Najwyższej Izbie Kontroli, żeby zajęła się tą sprawą. Myśmy w tym artykule zasygnalizowali problem i oczekujemy, że być może w jakiś sposób Najwyższa Izba Kontroli jakby przeczyta ten artykuł i rozpocznie kontrolę państwową nad majątkiem Skarbu Państwa. No więc w tym dniu, tak uroczystym wszystkich dla nas, w którym obchodzimy Święto Świętego Krzysztofa. Życzymy Ci, Krzysiu, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i sukcesów z tej pracy, którą robisz i oby tak dalej. Szanowni Państwo, mając takich wspaniałych przyjaciół tutaj, wszystkich Was, to jak można nie odnieść sukces? Razem damy radę i zwyciężymy w tej trudnej walce i w tej nierównej walce. I być może tu nie wszyscy o tym tak wiedzą, ale tutaj nasz krótki taki zespół ze Śląska jako Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych już od 5 lat zajmuje się tematyką zasobów naturalnych, ale w tej chwili doszliśmy do wniosku, że dążymy do ogólnonarodowego referendum, w którym chcemy, żeby wzięło udział 20 milionów Polaków i zagłosowali za uwłaszczeniem każdego Polaka na zasobach naturalnych. Na każdego, proszę Państwa, przypada 4,5 miliona jakby potencjału. I też żeśmy wyliczyli, to tak dla Was mówię tutaj z Rzeczpola, wyliczyliśmy, że każdy za życia powinien dostać dywidendy z tych zasobów około 1 000 000 złotych. Przyjęliśmy, że każdy żyje około 80 lat i za 80 lat życia każdy powinien dostać 1 000 000 złotych tej dywidendy. Jeśli my tego, Szanowni Państwo, nie wywalczymy, to zostanie przejęte przez obce kapitały i oni będą beneficjentami, a nie my, naród polski, który jest właścicielem tych naszych zasobów. I też chcę dla Was, wszystkich ludzi tutaj z Rzeczpola, zrobić takie przekazanie, takie przesłanie,
że my walczymy tutaj i w Sejmie, na wszystkich możliwych frontach po to, żeby uwłaszczyć każdego Polaka. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyją nam. Niech żyją nam. Dziękuję. A kto? Krzysztof, pan prezes Krzysztof. Każdego Polaka podchodzi się przez żołądek i pani nam dogodziła tutaj w najlepszy możliwy sposób. Za to pani w imieniu wszystkich tutaj uczestników serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.